postać na tym portrecie to Plinio Correa de Oliveira, brazylijski pisarz, katolicki myśliciel i działacz społeczny. W tym roku w Polsce odbyła się konferencja dotycząca jego sprawdzonych proroctw. Głównym prelegentem był polski konserwatysta profesor Jacek Bartyzel. Plinio Correa de Oliveira jest oczywiście znany przede wszystkim jako twórca i animator tego chyba najpotężniejszego w sensie organizacyjnym i zasięgu działania ruchu kontrrewolucyjno-katolickiego w skali globalnej po prostu. No oraz jako teoretyk kontrrewolucji w przeciwieństwie do wielu innych myślicieli kontrrewolucyjnych, co do których w parze z kontrrewolucyjnością nie zawsze szła wierność ortodoksji katolickiej. To też jakiś znak czasów, prawda, kiedy taka skaza, powiedzmy, na kontrrewolucji także istnieje. No i jako autor książki, którą można z powodzeniem nazwać takim brewiarzem kontrrewolucji. Plinio Correa de Oliveira przewidywał jednak nie tylko bardzo daleko idące zmiany w kwestiach teologiczno-filozoficznych, w założeniach kształtujących nasz dzisiejszy świat. Plinio Correa de Oliveira przewidywał także zmiany w kwestiach socjologicznych, politologicznych, kulturoznawczych, etycznych i moralnych, w sprawach dotyczących islamu, a także samego kształtu świętego Kościoła. Profesor Plinio Correa de Oliveira zajmował się wyczerpująco pierwszą, drugą, trzecią odsłoną rewolucji. Zarysował też cechy charakteryzujące nadchodzącą czwartą rewolucję w latach 90., na początku lat 90. O piątej rewolucji w swoim głównym dziele Rewolucja i kontrrewolucja wspomniał zaledwie jednym zdaniem w posłowiu z 92 roku. I w dziele Rewolucja i kontrrewolucja, dzieła, które jest rdzeniem tych refleksji, czytamy takie zdanie, które jest inspiracją dla mojego wystąpienia dzisiejszego. Cytat. Niewątpliwie obecna rewolucja ma swoich prekursorów i quasi-zwiastunów, na przykład Ariusz i Mahomet byli jakby quasi-zwiastunami Lutra. Mahomet i jego religia są ex definitione na zewnątrz, tak jak powiedziałem, naszej kultury. Co nie znaczy, że islam był i jest dla Okcydentu sprawą odległą, peryferyjną. Dziś w wyniku masowej fali imigrantów ekonomicznych zbliżył się do Zachodu na tyle, aby stać się sprawą wewnętrzną. Cechy każdej odsłony rewolucji, które tak wnikliwie opisał de Oliveira, można odnaleźć także w samym islamie jako takim. Pycha, zmysłowość, egalitaryzm są mocną domeną islamu. To są cechy rewolucji, każdej rewolucji. Samo zwołanie Soboru Watykańskiego II profesor Plinio przyjął z wielką rezerwą. Nie podzielał optymizmu na przykład monsignora Lefebvre'a co do tego, że Sobór Watykański II będzie mógł przezwyciężyć kryzys. Obawiał się, że Sobór Watykański II może się przeistoczyć w stany generalne Kościoła, tak jak w przedrewolucyjnej Francji, które doprowadziło do zniesienia monarchii w zasadzie. Profesor Plinio postulował, aby powstała specjalna kongregacja w Watykanie, kongregacja do spraw apostolatu i kontrrewolucji. Z czego to wynikało w jego myśli? Ponieważ on uważał, że musi powstać katolickie centrum metodycznej walki przeciwko rewolucji na całym świecie. A katolicy muszą być do tego wezwani. Zmierzamy ku cywilizacji katolickiej, która ma powstać na ruinach dzisiejszego świata. Podobnie jak cywilizacja średniowiecza zrodziła się na ruinach świata rzymskiego. Doktor Plinio jest znany właśnie dzięki książce Rewolucja i kontrrewolucja. To znaczy jego pomysł, jego myślenie. W Ameryce Południowej on jest bardziej znany, cała akcja je robił przeciwko komunizmu i przeciwko progresizmu, gdzie jest komunizm w Kościele.
Gdyby nie dr Plinio i gdyby nie dr Plinio, akcja w Brazylii, cała Ameryka Południowa była komunista. I to każdy jest na Ameryka Południowa, zna, gdzie Brazylia idzie, a reszta idzie. Największe spośród literackich dzieł doktora Plinio, Rewolucja i kontrrewolucja, jest dostępna dla polskich czytelników. Można ją nabyć na stronach Księgarni Kontrrewolucji. Na tych samych stronach można także nabyć biografię doktora Plinio zatytułowaną Krzyżowiec XX wieku. Z twórczością doktora Plinio zapoznać można się także czytając artykuły zamieszczane w czasopiśmie Polonia Christiana, a także na portalu PH24. Na tym samym portalu można obejrzeć zapisy wideo wszystkich wykładów, których fragmenty widzieliśmy. Ele dizia que os países do leste europeu tinham uma missão, num certo sentido, superior aos do ocidente. Porque aquela história, o sol nasce no oriente. Não? Então ele dizia o seguinte, que ele não se referiu só ao polonês, mas se referiu ao russo também. Então ele falou, os russos, os poloneses, os raças eslava, em geral, eles têm uma capacidade de contemplação que os ocidentais não têm. E a contemplação é mais importante do que a ação. Então, nesse nível de considerações, os povos eslavos são superiores aos povos ocidentais. E a Polônia é país mártir também, né? É um país que sofreu. Doutor Plínio se diz assim, nós tem que ter muito respeito aos que sofrem, porque o sofrimento traz ao homem um patamar de visão muito alto. Então, a pessoa que não sofre não chega a conhecer muitas coisas. Para conhecer certas realidades, precisa sofrer. E a Polônia é um país que sempre sofreu muito.